Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 i w piątkowym wydaniu programu Pół żartem, pół serio kłania się pięknie Barbara Choroszy. Piątek, weekend, słońce świeci i myślę, żeby pozostawić Państwa w dobrym humorze, być może z tego głównie powodu dzisiaj też nie odpowiem na pytania, którymi Państwo alarmujecie mnie w sprawie kodeksu alimentarius. Rzeczywiście, żeby nie psuć Państwu humoru na weekend, który już się rozpoczął, powiem tylko to, co jeszcze jest możliwe do zrobienia. W Polsce rozpoczynają się kolejne wielkie akcje protestacyjne. Dokładnie jutro, 27 czerwca, będą kolejne duże akcje protestacyjno-informacyjne dotyczące najaktualniejszych zagrożeń związanych z genetycznie modyfikowanymi organizmami w Polsce. Drodzy Państwo, akcje organizują i sponsorują Koalicja Polska Wolna od genetycznej modyfikacji oraz Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi. I cóż, również Jill Bell, który przewodniczy irlandzkiej grupie, która zdobyła, jak Państwo wiecie, na dzień dzisiejszy ogromną ilość głosów i stara się o to, aby w Irlandii nie zostały zaprowadzone owe regulacje kodeksu żywnościowego pod nazwą kodeks alimentarius. Najgorszą wiadomością, jaka istnieje na ten temat, to to, że niestety Watykan podpisał, proszę Państwa, kodeks alimentarius, zgodę na wprowadzenie jego i z błogosławieństwem papieża Benedykta XVI. Jakie będą skutki w Polsce tej regulacji? Myślę, że wiele mówić nie muszę. To, że biuletynu, który został na tę okoliczność wydany, nie wolno publikować w Polsce. Ten biuletyn możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej, tylko w języku angielskim, pod adresem www.eu-referendum.org/polskie/, czyli ta ukośna kreska release. Myślę, że najłatwiej Państwu, bo to jest dosyć długi adres. Najłatwiej Państwu będzie znaleźć ten cały artykuł, wchodząc na stronę Stop Kodeks. Kodeks przez C, na końcu X, i tam już linki Państwa poprowadzą. Nie muszę też mówić, jakie nagłówki w Polsce się ukazały. W Polsce, która poczuła się zdradzona, drodzy Państwo, niestety, poprzez zaoczne wydawanie werdyktów, a na argumenty, które mogą wyglądać niezwykle przekonywująco, którymi się Państwa będzie przekonywać o słuszności zaprowadzenia kodeksu i pozbawienia prawa jakiegokolwiek głosu polskich rolników. Cóż, przyszłość pokaże sama. A zatem przykre, ale zdradne. Te informacje, proszę Państwa, nie spodziewajcie się, że będą rozpowszechniane przez media korporacyjne, o ile to o tyle, co będzie służyło zdobyciu większej przychylności i zdobyciu podpisów za szybszym wprowadzeniem ustalonych już norm kodeksu żywnościowego. Natomiast jeżeli wśród Państwa zrodzi się taka potrzeba, aby we wtorkowych czy czwartkowych teraz tajemnicach świata rozwinąć ten temat, to na życzenie Państwa to uczynię. Jeżeli takiej potrzeby nie będzie, pozostaniemy na tym, co jest obecnie. A co jeszcze będzie można zrobić z tego terenu, to będę Państwa informować przed wielkimi targami medycyny naturalnej w Chicago, które odbędą się 12 lipca. To wszystko na dzisiaj. Ja kłaniam się Państwu pięknie. Życzę naprawdę pięknego weekendu. Odpoczywajcie przede wszystkim. Dobranoc. Barbara Choroszy. The preceding program, Pół żartem, pół serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA Oak Park.